Moi drodzy, czy wyglądam jak Indiana Jones? A czy kościół w Ponczewie wygląda jak świątynia? Trochę tak. Dlaczego? Mamy tu stary kościół, w którym prowadzone są prace archeologiczne. Będzie remont, więc archeolodzy wykorzystali ten moment na to, żeby sobie troszeczkę poszperać. Czym się zajmują? Zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Efi, witam serdecznie. Archeolog, tak? Tak, zapraszamy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Czy oni psują kościół? Chyba nie, co? Działający? A msze się odbywają? Naprawdę? O, cię historia. Nam się zawsze archeolog kojarzył z Indiana Jones. Widzę, że nie macie czapek, nie macie karabinów. Nie są potrzebne, tak, w dzisiejszych czasach? Jasne. Pan Łukasz za chwilę nam opowie, co tu się dzieje. Spójrzcie. Kopią dziury. Ostrożnie oczywiście, czyli archeolog to nie tylko osoba, która musi mieć ogromną wiedzę historyczną, ale też musi mieć siłę fizyczną. Tu w tym miejscu był drugi wykop. Został już zasypany. Czy udało się coś odkryć? Zaraz się dowiemy. Witamy pana Łukasza. Cześć, Jacek. Dzień dobry, Łukasz Połczyński. Współpracujemy z firmą archeologiczną Archeo Adventure, która prowadzi badania archeologiczne w tym kościele. Dlaczego? Dlaczego prowadzicie właśnie badania? Celem co się stało? To jest, te badania archeologiczne są pierwszym etapem takiego dużego projektu rekonstrukcji, odnowienia tego kościoła. Między innymi chodziło o to, żeby ustalić, jaka tu pierwotnie znajdowała się podłoga. Tak, żeby konserwatorzy mogli zdecydować, do jakiego etapu, że tak powiem, życia tego kościoła będą chcieli przywrócić tą. I zdjęliście podłogę i co? I nie mogliście się opanować, zaczęliście kopać dalej? Nie no, głębiej. Takie są reguły. Jeżeli już zacznie się kopać, trzeba kopać do samego dna nawarstwień takich spowodowanych przez człowieka. To już jest druga dziura, tak? Pierwszą jest... wykopaliście wcześniej i co się udało tam znaleźć? W pierwszym wykopie w prezbiterium znaleźliśmy poza drobnymi przedmiotami jak monety, fragment szkła witrażowego, no i oczywiście te fragmenty podłogi, których szukaliśmy. Okazało się, że były tu posadzka była ceramiczna z takich płytek mniej więcej w wielkości 15 cm. Część z nich była nieszkliwiona, część była szkliwiona na zielono, część szkliwiona na czarno, co wskazuje, że kościół w późnym średniowieczu był bardzo bogaty, bo to nie były tanie rzeczy wtedy. Jasne. A czy jakieś kości? Tak, były cztery pochówki. Najciekawszy jest oczywiście ten zrobiący już karierę medialną pochówek antywampiryczny. Czyli był to grób starszego mężczyzny, który miał na pewno bardzo ciekawe i bardzo owocujące wydarzenia życia, ponieważ całą czaszkę miał pokrytą bliznami. Miał cięcie takie przez łuk brwiowy, przez nos, aż po usta, co powodowało, że nie miał żadnych przednich zębów. Kolejną ranę miał głęboką na głowie i został przez mieszkańców pochowany tak, jak radzono wtedy, żeby zabezpieczyć się przed wampirem, czyli z sierpem na szyi. Miało to powstrzymać wampira przed powstaniem z grobu. No szkoda, że nam się nie udało niestety zobaczyć tego wcześniej. Natomiast pokażecie nam zdjęcia. My je tam dołączymy, będzie można sobie obejrzeć. Zrobiliście drugi wykop, tak? Tutaj, to tu już możemy sobie obejrzeć. Jak to w ogóle wygląda? Kopiecie ostro czy delikatnie? Kopiemy delikatnie, ale
szpadlami do pewnego momentu, aż do momentu, gdzie zaczynają rysować się jamy grobowe. No, tu była bardzo, bardzo płytko. Nie eksplorowaliśmy tego, bo jest już większość jej jest poza, poza obrębem wykopu. Ona tak tu się kończy. Jasne. No, więc to było tylko kilka w zasadzie centymetrów, więc jego zostawimy w spokoju. Zwłaszcza, że nie on jest tu przedmiotem naszych badań. Jasne. No i tutaj widzę, że udało się trochę głębiej obok coś odkryć. Jest grób dosyć zastanawiający, ponieważ zachowała się cała trumna, ale w trumnie jest, przynajmniej w tej części, którą odkopaliśmy, jest tylko czaszka. O. I to również zgnieciona, co wskazuje, że ten grób, nie wiem, trudno powiedzieć, może był zniszczony już. Wcześniej. Tu widać jakiś meczek, to są resztki włosów? To są resztki włosów. O kurczę, to świadczy o tym, że to jest dosyć świeża czaszka, dosyć, prawda? Dosyć świeża, tak. Jeszcze miałem przy sobie taki metalowy przedmiot, potem zobaczymy. Być może jest to czasy I wojny światowej, co by wskazywało i na dobrze zachowaną trumnę i te włosy. Nie jest to bardzo stary pochówek. Jasne. Tutaj też widzę wystaje. Tu już wystaje kość, ale to jest już z takiej warstwy przemieszanej. Za każdym razem jak kopano w kościele kolejny grób, no to tą ziemię. Jasne. Ziemię mieszano, starsze groby były niszczone, więc bardzo często są takie po prostu luźne kości. Czyli generalnie kościoły wtedy były wykorzystywane do grzewania zmarłych, tak? Tak. No nie wszystkich, rozumiem, bo część. Nie wszystkich. W kościelach grzebani byli księża i możni okoliczni. Czyli co, zawód archeologa to nie tylko osoba, która ma ogromną wiedzę, ale też musi trochę tężyzny fizycznej doświadczyć, tak? No, trzeba wykopać. Parę metrów ziemi trzeba przerzucić. O tak, tak. No, tamten wykop to tak jak policzyliśmy, to była wywrotka ziemi. No, ten jest trochę mniejszy. I znaleźliście oprócz oczywiście kości różnych, kilka różnych elementów, tak? Zetnijmy, tak, co tam przy tym panu było, przy tej czaszce właściwie. Zobaczmy. Czy to zostawiacie, czy zabieracie takie elementy drobne? Zabytki drobne zabieramy do konserwacji. Natomiast same kości zostaną na miejscu. Jasne. Moneta Feniks z XIX wieku. Mhm. Krzyżyk taki pewnie jakiś koniec XIX wieku. Moneta solid wybity w Toruniu. Mm-hmm. I to jest ten krzyżyk, który miała ta czaszka ze sobą. Jasne. I tu jeszcze jakaś zapinka. I zapinka taka pewnie z butów. Zapinka. Jasne. Co się dzieje potem z takimi artefaktami? Trafiają po konserwacji opisaniu ich i całej analizie, trafiają do muzeum. Nie wiem, do jakiego. Jasne. No super. Spójrzmy tu jeszcze na ten wykop starszy, czyli tutaj właśnie leżał osobnik podejrzany o wampiryzm. Wampir leżał. Zaraz przy ścianie. Leżał przy ścianie, a w tym miejscu, tak na środku leżała 15-16-latka. Mhm. No dobrze, to życie z przygodami, prawda, życie, panie Łukaszu? Życie, to życie z przygodami. Cały czas coś się dzieje, tak, cały czas tak. W drodze. O tak, już. Dużo podróży, zwiedzacie. Jedziemy dalej. Jasne. No dobrze, to dziękuję bardzo za informację. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.